Szczepionka przeciw COVID-19. Minister podał termin szczepionka przeciw COVID-19. Minister zdrowia podał termin. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wiosnę będziemy mieli szczepionkę, co definitywnie zakończy pandemię, powiedział w piątek 18 września minister zdrowia Adam Niedzielski. W czasie konferencji prasowej szef resortu zdrowia wyjaśnił procedurę finansowania badań nad szczepionką przeciw COVID-19. Niedzielski powiedział, że jest europejski mechanizm zakupowy, w którym wszystkie kraje Unii Europejskiej zrzucają się na szczepionkę. Wszystkie kraje członkowskie finansują czy współfinansują granty, które są przekazywane do firm, które bardzo intensywnie pracują. To oznacza, że ryzyko jest zdywersyfikowane i nie mamy takiej sytuacji, że jeżeli badania kliniczne w jednej z tych firm nie powiodłyby się, to mamy sytuację patową, powiedział Niedzielski. 8 potencjalnych dostawców. W ocenie szefa resortu zdrowia mamy obecnie sytuację komfortową. Jest 7-8 potencjalnych dostawców. Jeden z tych dostawców, który najbardziej dynamicznie rozwija swoją pracę, jest w trzeciej fazie badań klinicznych, a są 4, oświadczył minister. Szef resortu zdrowia wspomniał, że pojawiła się deklaracja od jednego z dostawców, że produkcja będzie gotowa na koniec grudnia. Co prawda jest pewne wstrzymanie. Nie podzielałbym aż tak dużego optymizmu, że w grudniu będziemy już mieli produkt dostępny, ale myślę, że realnie na wiosnę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli szczepionkę, co tak naprawdę definitywnie zakończy pandemię, stwierdził minister zdrowia. Cena szczepionki. Pytany o cenę szczepionki na COVID-19, Niedzielski powiedział, że każda z firm deklaruje inne wartości kontraktowe, ale pierwsza cena, która się pojawiła, jest stosunkowo niska. Wynosi niecałe 2 euro.